Ile to jest 250 i 50 setnych złotego podzielić przez 10? Takie działanie może wydawać się bardzo trudne, ale to tylko pozory. Aby znaleźć wynik, wystarczy tylko odpowiednio przesunąć przecinek. Za chwilę pokażę Ci, jak to robić. Już na samym początku mam dla ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na pytanie ile to jest 4,25 setnych razy 10. Aby otrzymać wynik mnożenia dowolnej liczby dziesiętnej przez 10, wystarczy przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo. W tym przypadku znajdzie się on za dwójką. 4,25 setnych razy 10 to 42,5. A teraz mam do Ciebie pytanie. Co to znaczy, że mnożenie i dzielenie to działania odwrotne? Przypomnę Ci to na tym przykładzie. Jeśli 4,25 pomnożymy przez 10, otrzymamy 42,5. Jeśli 42,5 podzielimy przez 10, to otrzymamy liczbę, którą mieliśmy na początku, czyli 4,25. No to teraz przechodzimy do sedna sprawy. Jeśli liczbę dziesiętną mnożymy przez 10, to co robimy z przecinkiem? Przesuwamy o jedno miejsce w prawo i otrzymujemy wynik. No to co należy zrobić z przecinkiem, gdy podzielimy liczbę dziesiętną przez 10? Skoro mnożąc przesuwaliśmy przecinek o jedno miejsce w prawo, to dzieląc przesuniemy o jedno miejsce w lewo. Otrzymamy liczbę, którą mieliśmy na początku. Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie opowiedzieć, co robimy z przecinkiem, gdy mnożymy liczbę dziesiętną przez 100. Oblicz również, ile to jest 2 i 125 tysięcznych razy 100. Gdy mnożymy dowolną liczbę dziesiętną przez 100, to przesuwamy przecinek o tyle miejsc w prawo, ile zer ma liczba 100, czyli o 2. Zobacz, gdy przesuniemy przecinek o jedno miejsce w prawo, będzie on w tym miejscu. Gdy przesuniemy o 2 miejsca w prawo, będzie tutaj. 2,125 razy 100 to 212,5. Domyślasz się pewnie, co będziemy teraz chcieli zrobić z tą liczbą. Podzielimy ją przez 100. Co otrzymamy? Liczbę, którą mieliśmy na początku. Podsumujmy. Jeśli dowolną liczbę dziesiętną mnożymy przez 100 to przesuwamy przecinek o 2 miejsca w prawo i otrzymujemy wynik. Jeśli podzielimy liczbę dziesiętną przez 100, to co musimy zrobić z przecinkiem? Przesunąć go o dwa miejsca w lewo. Teraz przecinek jest tutaj. Gdy przesuniemy ten przecinek o jedno miejsce w lewo, znajdzie się on tutaj. Jeśli o dwa miejsca, znajdzie się tutaj. Widzisz więc, że w tej liczbie przecinek znajduje się właśnie w tym miejscu, które tutaj wskazuje ta strzałeczka. Przejdźmy teraz do kolejnego zadania. Obliczmy, ile to jest 3,6 podzielić przez 100. Dzieląc dowolną liczbę dziesiętną przez 100, przesuniemy przecinek o 2 miejsca w lewo i otrzymamy wynik. Gdy przesuniemy ten przecinek o jedno miejsce w lewo, znajdzie się on tutaj. Zwróć jednak uwagę, że na lewo od trójki nie ma żadnych cyfr. Co więc możemy zrobić? Pokażę Ci. Popatrz raz jeszcze na liczbę 3,6. Na lewo od trójki możemy dopisać tyle zer, ile chcemy. Nie zmienimy wartości liczby. Najlepiej jednak dopisać tyle zer, ile ma liczba 100, czyli 2 zera. Otrzymamy coś takiego. Skup się teraz na tym przecinku. Przesuniemy go o dwa miejsca w lewo. Gdy przesuniemy przecinek o jedno miejsce w lewo, znajdzie się on tutaj, a gdy o dwa miejsca w lewo, znajdzie się tutaj. To jest nasz wynik. 36 tysięcznych. Zapiszę tę liczbę w tym miejscu. Spójrz teraz na kolejny przykład. Teraz podzielimy liczbę 2,14 przez 1000. O ile miejsc w lewo przesuwaliśmy przecinek gdy dzieliliśmy liczbę dziesiętną przez 10? O jedno, bo liczba 10 ma jedno 0 Gdy dzielimy liczbę dziesiętną przez 100 przesuwamy przecinek o 2 miejsca w lewo bo liczba 100 ma 2 zera. Dzieląc dowolną liczbę dziesiętną przez 1000 przesuniemy przecinek o 3 miejsca w lewo. Liczba 1000 ma właśnie 3 zera. Ale zobacz, gdy przesuniemy przecinek o jedno miejsce w lewo, znajdzie się on tutaj. Na lewo od dwójki nie mamy żadnych innych cyfr. Może być ciężko sobie wyobrazić, gdzie ma znaleźć się przecinek i jak będzie wyglądał nasz wynik. Pokażę ci co trzeba zrobić. Spójrz raz jeszcze na tę liczbę. Na lewo od dwójki możemy dopisać tyle zer, ile chcemy. Warto jednak zapisać tyle zer, ile ma liczba 1000, czyli 3 zera. Otrzymamy coś takiego. Skup się teraz na przecinku. Będziemy przesuwali go o trzy miejsca w lewo. Liczmy zatem jedno miejsce, drugie miejsce i trzecie miejsce. To jest nasz wynik. Zapiszę go w tym miejscu. Rozwiążmy teraz przykład, o którym wspominałem na początku lekcji. Mamy tutaj 250 i 50 setnych. Dzielimy tę liczbę przez 10. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, jaki będzie wynik tego dzielenia. Dzieląc liczbę dziesiętną przez 10, przesuniemy przecinek o jedno miejsce w lewo. Znajdzie się on w tym miejscu, między piątką i zerem. Zapiszmy więc wynik. Ta liczba to 25 i 50 tysięcznych. Mam dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 36,4 podzielić przez 100. Dzieląc liczbę dziesiętną przez 100 przesuniemy przecinek o dwa miejsca w lewo, bo liczba 100 ma dwa zera. Gdy przesuniemy przecinek o jedno miejsce w lewo, znajdzie się on tutaj. Gdy przesuniemy go o dwa miejsca w lewo, będzie on tutaj. Zwróć jednak uwagę, że na lewo od trójki nie ma żadnych cyfr. Dopiszmy przed trójką 0. Dokładnie w tym miejscu znajdzie się przecinek. Jaką liczbę otrzymamy? 0,364. Ta liczba to 364 tysięczne. Spróbuj teraz samodzielnie obliczyć, ile to jest 125,6 podzielić przez 1000. Dzieląc liczbę dziesiętną przez 1000 przesuniemy przecinek o 3 miejsca w lewo. Jedno miejsce, dwa miejsca, trzy miejsca. Tutaj mogę dopisać jeszcze 0. Przecinek znajdzie się w tym miejscu. Co otrzymamy? 0, 1256. Ta liczba to 1256 dziesięciotysięcznych. Dzielenie liczb dziesiętnych przez 10, 100 lub 1000 polega na sprawnym przesuwaniu przecinka o odpowiednią ilość miejsc w lewo. Gdy dzielisz przez 10, przecinek przesuwasz o jedno miejsce w lewo. Gdy dzielisz przez 100 o dwa miejsca a przy dzieleniu przez 1000 o 3 miejsca. Łatwo zapamiętać. Tyle miejsc, ile zer ma dziesiątka, setka lub tysiąc. Dzięki tej playlistie dowiesz się wszystkiego na temat mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych. Pozostałe tematy znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv.